Zakres ruchu w stawach jest sprawniejszy wtedy, kiedy tkanki otaczające staw funkcjonują poprawnie. Dlatego, że zakres anatomiczny ruchu w stawie jest większy niż zakres fizjologiczny. Przybliżając tą sytuację, możemy to w prosty sposób opisać następująco. Goły staw ma większy zakres ruchu niż ten, który dodatkowo jest otoczony mięśniami, ścięgnami i więzadłami. Zatem poprawa ruchomości w obrębie tych tkanek będzie usprawniała pracę i zakres ruchu w stawach. Ruch w stawach jest możliwy m.in. dzięki temu, że tkanki, które są wokół stawów, mogą się względem siebie przesuwać. Ta przesuwalność tkanek jest zależna od ilości wody, jaka znajduje się pomiędzy warstwami tych tkanek. Woda ta może dostać się poprzez siły, jakie działają na tkanki, które wyciskają niejako tą wodę z komórek do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Jeżeli bodziec wibracyjny jest substytutem ruchu, a ruch i praca mięśni powoduje właśnie to wyciskanie wody z komórek do przestrzeni międzykomórkowej, to zastosowanie bodźca wibracyjnego może być bardzo pomocne w usprawnianiu pracy stawów.